Witajcie! Już w najbliższą sobotę wielki hit Primera Divisiona, a mianowicie pojedynek Barcelony z Valencją. Walencja zaskoczyła wszystkich w tym sezonie. Wydawało się, że po odejściu Davida Villi właśnie do Barcelony i Davida Silva do Manchesteru City drużyna będzie w środku tabeli. Jednakże po przyjściu Aduriza i Soldado drużyna zyskała bardzo wiele, przede wszystkim w ataku. Jeśli dodamy do tej dwójki świetnego defensywnego pomocnika Manuela Fernandesa czy Juana Mate, mamy naprawdę obraz świetnej drużyny, która w tym sezonie może powalczyć o nie tylko Ligę Mistrzów, ale także o końcowy triumf właśnie w Primera Division. Co do Barcelony, Barcelona kilka słabszych wyników. Widać, że podopieczni Guardioli złapali mały dołek formy, bo jak inaczej tłumaczyć porażkę u siebie na własnym stadionie z Beniamikiem z Alicante 0-2, czy dziwny remis z bardzo przeciętną Majorką 1-1. Jednakże myślę, że w tym spotkaniu podopieczni Guardioli staną na wysokości zadania. Oni umieją się mobilizować w ważnych momentach i myślę, że również tym razem Messi i spółka odniosą bardzo ważne zwycięstwo w tym prestiżowym spotkaniu i pokonają Walencję. Zapraszam na projekt TipTyp, którego sponsorem jest firma TipSport.